40 powodów, dla których nie jestem zielonoświątkowcem ani charyzmatykiem. Tak zwany ruch charyzmatyczny intensywnie rozwija się w wielu ugrupowaniach chrześcijańskich, nie wyłączając kościołów rzymskokatolickiego i ewangelickiego. I nie chcę tutaj omawiać i przedstawiać pochodzenia i historii tego ruchu oraz powiązanych z nim niebezpieczeństw, gdyż tego typu rozważań jest pełno w internetach. Nie ma również powodu, aby debatować na temat pozytywnych i negatywnych skutków, jakie ze sobą przyniósł ruch charyzmatyczny. Jest to temat bardzo obszerny i niejednoznaczny. Jego jednoznaczną ocenę przez człowieka wierzącego w Chrystusa oraz autorytet Biblii utrudnia fakt, że wielu zwolenników tego ruchu to prawdziwi, zrodzeni na nowo, zrodzeni z góry chrześcijanie. Wielu ludzi skłania się do nadmiernego upraszczania sprawy, do postrzegania świata w dwóch kolorach, czarnym i białym. Jednak nie należy poprzestawać na schematycznym, jednostronnym osądzie. Aby móc wydać sprawiedliwą opinię na dany temat, trzeba niejednokrotnie uwzględnić wiele czynników. Warto pamiętać, że głównym kryterium, jakim kierujemy się przy ocenie danej sprawy, są nasze własne doświadczenia z ludźmi, co sprawia często, że ocena ta jest ludzka, subiektywna. Jeśli zwolennicy jakiejś idei wywierają na nas pozytywne wrażenie, jesteśmy skłonni bezkrytycznie przyjąć ich ideologię. Kolejnym błędem, który często popełniamy, jest ocenianie danego problemu według jego oddziaływania. Jeżeli jakaś sprawa niesie ze sobą błogosławieństwo, to fałszywie dajemy się zwieść i myślimy, że musi być dobra i odwrotnie. Obydwa kryteria są bardzo subiektywne. Własne doświadczenie czynimy głównym kryterium oceny. Oczywiste jest, że taki sposób postępowania prowadzi do powstania najróżniejszych, rozbieżnych poglądów na jedną sprawę. Między innymi to właśnie tutaj należy upatrywać przyczyny różnorodności zdań na temat ruchu zielonoświątkowego i ruchu charyzmatycznego. Jak w takim razie wierząca osoba może dojść do słusznej i uzasadnionej oceny tego ruchu i powiązanych z nim zjawisk? Czy w ogóle istnieje jakieś obiektywne kryterium oceny? Oczywiście jestem dogłębnie przekonany, że tak, przy ocenianiu chrześcijańskich nurtów i ideologii jedynie Biblia, Słowo Boże, może stanowić niewzruszony fundament. Zatem czym jest ruch charyzmatyczny? Geneza tego zjawiska sięga tak zwanego ruchu zielonoświątkowego, dlatego ja traktuję to razem, który powstał na przełomie XIX i XX wieku w Ameryce podczas przebudzenia w jednym z baptystycznych zborów. Jego członkowie, którzy w większości byli po prostu afroamerykanami, popadali w ekstazę i mówili czymś, co sami nazywali językami. Wspólne wszystkim społecznościom charyzmatycznym, zielonoświątkowym jest podkreślanie działalności Ducha Świętego, która według zwolenników ruchu przejawia się w tak zwanym chrzcie Duchem Świętym, mówieniu językami i uzdrowieniach przez modlitwę. Nawrócenie i osobiste uświęcenie w życiu pojedynczego wierzącego
do dzisiaj stanowi sedno nauczania większości kręgów zielonoświątkowych i charyzmatycznych. Na początku lat 60. XX wieku nastąpiła jednak znacząca zmiana. Wcześniej zbory zielonoświątkowe stanowiły podobne w nauce i praktyce grupy, które propagowały wyżej wymienione nauki. Jednak od tego czasu dorobek zielonoświątkowców zaczął przenikać do tradycyjnych kościołów oraz niemal wszystkich zrzeszeń chrześcijan poza ramami kościołów państwowych, tak zwanych wolnych kościołów. Ten ruch nowo-zielonoświątkowy lub neopentekostalny, jak się go często nazywa, określany jest także jako odnowa charyzmatyczna. Przez liczne broszury i publikacje idee charyzmatyczne czy zielonoświątkowe zataczały coraz to szersze kręgi. A ponieważ w chrześcijaństwie można było zauważyć pewne otępienie w życiu duchowym, poglądy te, obiecujące praktyczne ożywienie zborów i społeczności, zostały przyjęte przez wiele wspólnot z ogromnym entuzjazmem. Jestem przekonany, że nie będzie przesadą, jeśli stwierdzę, że w łonie chrześcijaństwa nieliczne są społeczności wierzących, które do dziś wyraźnie dystansują się od ruchu zielonoświątkowego czy ruchu charyzmatycznego i typowych dla niego nauk. Nazwa zbór zielonoświątkowy nawiązuje do wydarzenia opisanego w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy to w Dzień Zielonych Świąt lub Pięćdziesiątnicy Duch Święty zstąpił na wierzących, aby stworzyć na ziemi eklezję, czyli zgromadzenie, zbór, Kościół Boży. Ponieważ uczniowie mówili wtedy w obcych językach, w ruchu zielonoświątkowym wyrażano wiarę w nowy Dzień Pięćdziesiątnicy, który miał odnowić wszystkie dary, znaki pierwszej fazy chrześcijaństwa. Nazwa ruch charyzmatyczny pochodzi od greckiego określenia daru łaski, charizma. Również i za tym kryje się zdecydowane podkreślenie posiadania i używania chrześcijańskich darów łaski. Pan Jezus Chrystus dał wierzącym różnorodne dary łaski. Nie jest to tajemnicą. Czytamy o tym w liście do Rzymian 12, rozdział 6 do 8 wersetu. Pierwszy list do Koryntian 12, rozdział od 4 do 11 wersetu oraz 28 do 31 wersetu. Także Efezjan 4, rozdział 8 werset do 13. Błędem oczywiście jest to, że mówiąc o darach łaski, charyzmatyk myśli jednak przede wszystkim, jeśli nie wyłącznie, o darach znakach, takich jak mówienie językami czy uzdrawianie. Tyle na temat pojęcia ruchu charyzmatycznego. Oczywiście nie mogę być charyzmatykiem ani zielonoświątkowcem, ponieważ jestem cesacjonistą, tak zwanym cesacjonistą. To jest pogląd, który wynika prosto ze Słowa Bożego, który mówi nam wyraźnie, że Duch Święty na samym początku potwierdził, czas przeszły, potwierdził służbę Pana Jezusa i to było wtedy, w pierwszym wieku. Dlatego dzisiaj nie ma kleru, nie ma pastorów ordynowanych, dlatego że już nie ma apostołów, którzy mogliby ich wyznaczyć, a dokładnie apostoła Pawła lub jego delegatów. I nie ma też, co oczywiste, mówienia na językach, mówienia językami obcymi w uniesieniu. Nie ma też jak najbardziej tych innych darów znaków, które były typowe dla pierwszego wieku. Tyle na temat pojęcia ruchu charyzmatycznego. Jak już wspomniałem, nie zamierzam przedstawiać historii ani oblicza tego ruchu. Raczej leży mi na sercu, aby moim braciom i siostrom w Chrystusie dostarczyć
krótkie i zwięzłe objaśnienie tych fragmentów Pisma Świętego, które powodują, że nie mogę być ani zielonoświątkowcem, ani charyzmatykiem, i zwłaszcza, że widać, jak one są przez te grupy zniekształcane i fałszywie przedstawiane, bo faktycznie oni się na te miejsca powołują. Chciałbym, abyśmy wszyscy byli w stanie wydać samodzielny osąd analizowanych zjawisk na podstawie tego, czego dostarczył nam Duch Święty, czyli Pisma Świętego, Słowa Bożego, jedynego, sprawiedliwego i obowiązującego kryterium, jakim jest Słowo Boże. Zawsze jedyną, pewną i skuteczną drogą do przeciwstawienia się ludzkim poglądom, ludzkim baśniom, światowym baśniom, żydowskim baśniom w duchowej sferze jest przedstawianie prawdy Bożej. Jeśli ktoś bardziej chce się wgłębić w ten temat, polecam książeczkę Duch Święty, wydaną przez Wydawnictwo Pism Chrześcijańskich Valencia. Tutaj są takie rozdziały. Duch Święty, Dar Ducha, Działalność Ducha Świętego i tym podobne. Przy przygotowywaniu tych 40 powodów posługiwać się będę informacjami zaczerpniętymi z książki Remersa, ale także książka Campbella, Szatan i jak on pracuje, Duch Święty Heykopa, Duch Święty jest boską osobą, Języki Blantona, Języki brata Steidla, Słowo Boże kontra charyzmatyczne przebudzenie Hübnera, Wszystko o mówieniu w językach Legranda, Mówię w językach więcej niż wy wszyscy, Rendala. A jeszcze po polsku. Ernst August Bremiker, Duch Święty, Jego istota i działanie. Tutaj oczywiście takim punktem, który możemy sobie wziąć również pod uwagę, jest tak zwany chrzest duchem. Chrzest duchem. Już w ruchu zielonoświątkowym popularna była nauka przyjęta przez ruch charyzmatyczny, zakładająca, że wierzący, który poprzez nawrócenie i wiarę w Ewangelię stał się własnością Pana Jezusa, potrzebuje koniecznie chrztu duchem. Jako dalszego, zasadniczego doświadczenia na chrześcijańskiej drodze wiary. Zgodnie z tą ideologią, zgodnie z tą nauką, dowodem chrztu duchem jest mówienie językami. Jest to oczywiście poważny błąd, który powoduje, że nie mogę być ani charyzmatykiem, ani zielonoświątkowcem, ponieważ oni tak właśnie twierdzą. Jeśli przestaną tak twierdzić, przeszkoda jedna będzie usunięta. Co na ten temat mówi Pismo Święte? Biblia uczy z całą klarownością, że cechą charakterystyczną epoki chrześcijańskiej, odróżniającą ją od pozostałych, jest fakt, że Chrystus po dokonaniu dzieła odkupienia na krzyżu zmartwychwstał, wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Bożej.
Po tym wydarzeniu Duch Święty stąpił na ziemię i od tej chwili mieszka w odkupionych ludziach. We wcześniejszych czasach tak nie było. Duch Święty zawsze był obecny tam, gdzie działał Bóg. Potwierdzenie tej ważnej prawdy znajdujemy już na pierwszej karcie Pisma Świętego, to znaczy w pierwszej Mojżeszowej, pierwszy rozdział, werset drugi. Niemniej jednak Duch Święty nie mieszkał w ludziach. Pierwszym człowiekiem, w którym zamieszkał Duch Święty, był człowiek Chrystus Jezus. Odwieczne Słowo, które stało się ciałem. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 33 werset. Ostatniej nocy, którą Pan Jezus przed swoim pojmaniem spędził w towarzystwie uczniów, spędził w towarzystwie jego naśladowców, pouczył ich między innymi o tym, że po jego odejściu do Ojca przyjdzie do nich inna osoba bóstwa, to znaczy orędownik, pocieszyciel, który pozostanie przy nich na zawsze, na wieki. Duch prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Ewangelia według świętego Jana, 14 rozdział, 16 do 18 wersetu. To, że pocieszyciel, Duch Prawdy, jest tożsamy z Duchem Świętym, wynika jasno z wersetu 26. Następnie Pan Jezus Chrystus tłumaczył i wytłumaczył, na czym będzie polegała działalność Ducha Świętego w życiu wierzących. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie. I to, co ma przyjść, wam oznajmi, on mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 14 rozdział Ewangelii Jana, werset 26, 15 rozdział, 26 werset, 16 rozdział od 13 do 14 wersetu. Wszystko to mogło stać się jednak dopiero po tym, gdy Pan Jezus Chrystus dokonał dzieła na krzyżu i powrócił do Ojca. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Tak mówi nam Słowo Boże zapisane w Ewangelii Jana, 16 rozdział, werset 7. Jan Chrzciciel zapowiedział przyjście Ducha Świętego i to jest fakt także zapisany w Słowie Bożym. Przyjście Ducha Świętego zostało już zapowiedziane przez Jana Chrzciciela, który był poprzednikiem, który był przed Panem Jezusem. Przygotowujący Jan lud izraelski na przyjście Mesjasza, bo Pan Jezus Chrystus miał przed sobą poprzedzającego go Jana Chrzciciela, który przygotował lud izraelski na przyjście Mesjasza. I właśnie prorok Jan Chrzciciel głosił: ja was chrzczę wodą. Tak jest zapisane między innymi Mateusza 3 rozdział 11 do 12 wersetu oraz Łukasza 3 rozdział od 16 do 17 wersetu. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie,
jest mocniejszy niż ja, jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was zanurzać będzie Duchem Świętym i ogniem. Już z tego fragmentu widać, że będzie chrzcił Jezus. Jezus będzie zanurzał w Duchu Świętym i w ogniu. Zanurzanie w Duchu Świętym to jest rzecz, która spotka zbawionych, ale chrzest ogniem dotyczy tych, którzy trafią do piekła. Oni będą zanurzeni w piekle. Oni będą zanurzeni w wiecznych płomieniach. Więc tutaj widać wyraźnie, jak powiedział Jan Chrzciciel: ja was chrzczę wodą ku pamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy będzie palił w ogniu nieugaszonym. Ewangelia Mateusza 3:11-12 i Łukasza 3:16-17. Widać wyraźnie, że chrzest ogniem to jest odpowiednik plewy palone w ogniu nieugaszonym. Te plewy będą zanurzone w ogniu, umieszczone w ogniu. A z kolei, jeśli chodzi o kwestię chrztu Duchem Świętym, to jest gromadzenie pszenicy jego do spichlerza. Pszenica jest użyteczna, trafia do spichlerza, a plewy trafiają w ogień nieugaszony, czyli są ochrzczone przez Jezusa, przez Pana Jezusa, są ochrzczone przez Pana Jezusa w ogniu. W Ewangelii Marka czytamy podobne słowa w nieco krótszej wersji. Marek, 1:8, a w Ewangelii Jana, 1:33 jest napisane tak: i ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: ujrzysz tego, na którego duch wstępuje i na nim spocznie, ten chrzci Duchem Świętym. Jan z jednej strony nawoływał naród żydowski do pokuty, z drugiej zaś przepowiedział dwie rzeczy, które miał uczynić Pan Jezus. Zgodnie z jego słowami, ci, którzy pokutowali, mieli zostać ochrzczeni Duchem Świętym i jako dobry owoc zostać w przyszłości zebrani do spichlerza Pana. W przeciwieństwie do nich, ci, którzy nie przyjęli go z wiarą, mieli zostać ochrzczeni ogniem i jako plewa być wrzuceni do ognia nieugaszonego, to znaczy pójść na miejsce wiecznego potępienia. Przy rozważaniu tych wersetów łatwo zauważyć dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, chrzest Duchem Świętym i chrzest ogniem nie odnoszą się do tego samego wydarzenia. Chrzest ogniem to jest sąd Boży, wrzucenie do jeziora ognia i siarki, wrzucenie na wieczne potępienie. Czyli chrzest ogniem symbolizuje sąd oraz wieczne potępienie straconych. I jest to wyraźnie widoczne na przykład w Malachiasza 3:19, Mateusza 18:9, w Łukasza 16:24-23. Użycie słowa chrzest w tym kontekście jest wykorzystywany przez niektórych zwodzicieli do dezorientowania niektórych osób. Tak być nie musi. Sam Pan Jezus na myśl o Bożym sądzie, który miał dotknąć go na krzyżu, powiedział: chrztem mam być ochrzczony. Chrztem mam być ochrzczony. Tak jest powiedziane w Łukasza 12:50. Chrztem mam być ochrzczony i jakże jestem udręczony, aż się to dopełni. Po drugie, chrzest Duchem Świętym
nie zostaje przedstawiony jako jakieś nadzwyczajne, dodatkowe wydarzenie, doświadczenie wierzącego, lecz po prostu jako cecha rozpoznawcza tych, którzy zostaną zebrani do niebiańskich spichlerzy. Zostaje to potwierdzone przez kolejne wersety Pisma Świętego, które Słowo Boże jednoznacznie ma w tym miejscu, aby tego typu problemy się nie pojawiały w interpretacji. Zatem to była pierwsza część serii 40 powodów, dla których nie jestem zielonoświątkowcem ani charyzmatykiem. Dziękuję za uwagę. Niech Bóg Wam błogosławi.